Od kilku dni czytamy Ewangelię według świętego Marka, jej fragmenty, a dzisiaj chyba najkrótszy fragment. Wszystkie te fragmenty mówią o tym, jak z wielką pasją i zaangażowaniem podchodził Jezus do nauczania, uzdrowienia swojej posługi. Można powiedzieć, jest na fali posługi. Mówili o nim, że odszedł od zmysłów. Nawet do tego stopnia był zaangażowany, że ludzie nie rozumieli tego. I w kontekście dzisiejszej Ewangelii przychodzą mi też inne dwa fragmenty do głowy. Pierwszy z nich z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, aby on już zapłonął. A także cytat, którym się Jezus posługuje. Gorliwość o dom twój pożera mnie. Im bardziej poznasz Jezusa, tym bardziej poznasz, dlaczego on chciał tak czynić i dlaczego był tak aż zaangażowany. Dlaczego rozpalała go ta gorliwość? Jego misją było przede wszystkim zbawić. Pierwsze czytanie dzisiaj to nam rozjaśnia, że krew Jezusa, czyli ofiara Nowego Przymierza, jest ofiarą głębszą, pełniejszą, mocniejszą niż jakakolwiek inna ofiara ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza. Krew kozłów, cielców. Krew Jezusa. I te cuda, te działania Jezusa, o których czytamy przy początku Ewangelii świętego Marka, mówią nam o tym cudzie, o tym jednym wielkim nauczaniu, które Jezus wygłosi swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. I tak naprawdę wszelkie jego działania doprowadzają go do Golgoty. Poproś dzisiaj Jezusa, aby ci pokazał, jaka jest twoja misja w życiu. Jeżeli ją odkryłeś, to podziękuj. Bo człowiek z misją, człowiek z pasją jest człowiekiem, który jest gorliwy i który działa w imię Boże i którego napędza ta Boża siła. I o taką Bożą siłę módlmy się dzisiaj, która będzie nas pchała do przodu. Dobrego, błogosławionego dnia.